Tyflo Akademia przedstawia. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tyflo Akademia, który został przejęty przez opowiedziane.pl. Jestem osobą niewidomą od urodzenia i znajdujemy się właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach w filii numer 1. Dziękujemy bardzo za użyczenie nam miejsca. Bardzo nam miło. Klimatyczna miejscówka. W sam raz do tego, aby opowiedzieć Wam o książkach. Książka czarnodrukowa kontra książka brajlowska. Jak to się ma jedno z drugim? Czarnodruk. Brajl. Niewielka opowieść. Erik Emanuel Schmidt. Noc ognia. Drobinka. Tymczasem sami widzicie, że to wcale nie jest takie proste. Teoretycznie różnica w tekście jest mniej więcej połowa, 50%. Natomiast niestety objętościowo wiadomo. Tak mniej więcej na stronie mamy od 27 do 32 wierszy, w zależności od tego, jaki mamy format danej książki, bo one się tam troszeczkę mogą różnić. Średnio w linijce mamy od 3,5 do 4,5 słowa. Najwięcej naliczyłam 8, ale zdarzyło się tak dlatego, że było więcej takich słów jak i, a, bo, do, od i że. Dlatego mogło się tak dużo zmieścić. Braille również ma tę przypadłość, że puchnie bardzo. Stąd różnica w objętości. Tę książeczkę spokojnie zmieścicie w torebce. Na tą potrzebujecie po prostu już plecaka, bo nie da się tego zrobić inaczej. Jednak Braille ma również taką fajną zaletę, że jesteśmy energooszczędni, możemy czytać w ciemności. No. Co kto lubi. I ogólnie, jeśli chodzi o wypożyczanie takich książek, to albo w większych miastach biblioteki mają na stanie wersje brajlowskie, albo musimy zwrócić się do Warszawy i otrzymywać paczki takie w workach i chodzić na pocztę, wysyłać, odsyłać i tak dalej. Więc to może stanowić problem, ale tak naprawdę, jeżeli mamy ochotę na książkę klasyczną, to jak najbardziej to rozwiązanie jest dobre. Chyba tyle na dziś mam dla Was. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli podobało Ci się to, co oglądasz, zasubskrybuj kanał Tyflo Akademia oraz kliknij łapkę w górę, czyli ten film mi się podoba. Zapraszam Cię również na stronę www.opowiedziane.pl, gdzie przygoda książkowa będzie miała naprawdę o wiele większy i inny wymiar. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.